I witam już w czwartej części poświęconej Boeingowi 777 w symulatorze Flight Gear. Oczywiście kontynuujemy nasz lot, znaczy nawet nie lot, tylko wciąż uruchamianie tutaj naszego samolotu. W poprzednim odcinku tutaj zaprogramowaliśmy sobie CDU, na ile się dało oczywiście, bo tutaj ten samolot jest mocno wybrakowany, jeżeli chodzi o wpisywanie tutaj planu sobie lotu. Dlatego też posłużyliśmy się tutaj z menu autopilot, planowanie lotu. Oto tym okienkiem do planowania lotu, gdzie mamy tutaj już całą trasę wpisaną. Jeżeli tego nie widzieliście, to musicie zobaczyć sobie poprzedni odcinek. A dzisiaj będziemy kontynuowali, czyli w sumie jestem już gotowy do odpalenia i do lotu, więc dzisiaj zrobimy sobie przelot. Ale tak, jeszcze jedna rzecz, jak widzimy, mam tu wszystko popodłączane, schodki, ciężarówki, załadunek, ale to już zostało skończone, więc mogę to wszystko sobie już odpiąć. Autobusy, pachołki, klocki pod kołami, zewnętrzne zasilanie. OK. Tutaj waga, tak, tu mamy też te wszystkie podłączenia. OK. I rękaw, klikamy na rękaw i rękaw powinien się odłączyć. No to zawsze trochę trwa, ale OK, odjeżdża. Tak, także chyba wszystko mamy już tutaj, a nie, jeszcze nam paliwo, ciężarówka z paliwem stoi. Tak, fuel truck, wyłączmy go, dobra. Tak, połączmy się może z ATC, zobaczmy tutaj Departure Information. OK, pas 30, informacja o wietrze, ciśnienie 1012. Przestawmy tu sobie na OK, 1012. Jest. Dobrze, także dla nas najważniejsza teraz informacja, że będziemy startowali z pasa 30, czyli muszę tam w prawo się udać na pas 30. Więc dajmy, może jeszcze nie request taxi, ale zróbmy sobie checklistę przeduruchomieniową. Zobaczmy pomoc i checklista samolotu. Zobaczmy, co tutaj jest do zrobienia jeszcze. No to mi każą wyłączyć wszystkie światła zewnętrzne, bo ja mam włączoną nawigację. No dobra. Tutaj zapiąć pasy w on i no smoking na on. Co jeszcze nie mamy, to sprawdzenie testu, tutaj sprawdzenie systemu GPWS. Tutaj przytrzymać ten przycisk. OK, test zrobiony. Reszta na zielono, więc nie będę tutaj tego robił. No i mamy pushback, czyli możemy zrobić wypychanie. Dajmy request taxi. OK, taxi to hold short, czyli mamy się zatrzymać przed pasem oczywiście. No i zróbmy sobie listę tutaj beacon. Beacon on. Nawy, światła też on. Pushback connected. Jeszcze nie jest connected. Pushback jest connected. Zwolnić hamulce postojowe, tutaj mamy. No i możemy wypychać transponder przy okazji sobie dajmy tutaj na tą pozycję, OK. No i wypychanie zrobimy sobie oczywiście najlepiej ten automatyczne, czy tu jest takie? Jest auto. Aha, najpierw road. Tak, muszę tutaj skręcić ogonem w lewą stronę.
Więc tu sobie wyznaczmy taką ścieżkę. Dobrze, dajemy start. Dobrze, jesteśmy wypychani dosyć szybko. I startup. Strobe light jeszcze muszę włączyć. To już nie potrzebuję. Tak, stroby. No, gdzie są te stroby? No tutaj, okej, okay. Okej, okay, jest. No i tak, tutaj na przykład silnik pierwszy mamy, tak, udajemy tutaj na start. I jeżeli tutaj N2 dojdzie do 20% lub więcej, tu jest N1, a tu mamy N2. No i jest 20%, więc otwieramy zawór paliwa. Silnik odpalił, możemy powtórzyć procedurę dla silnika drugiego, czyli też dajemy na start. Tu widzimy, że to pokrętło automatycznie ustawia się na pozycję normal, kiedy silnik zostanie odpalony. I tutaj też N2 musi się rozkręcić do 20% lub więcej. Jest 20, odpalamy. I na końcu wyłączyć APU, musimy oczywiście, bo już nie będzie nam potrzebne. Tak samo APU bleed nie będzie potrzebny, bo już wszystkie zasilanie będzie dostarczane z silników głównych. Uff, ależ mnie wypnął prawie na trawę. Dobrze, jesteśmy uruchomieni silnikami, możemy wyłączyć APU, czyli pokrętło dajemy na off. Ach, i tu jeszcze pompę paliwowej nie włączyłem, dobra. Zobaczmy dalej checklistę, co my tu mamy, pewnie taxi. A, jeszcze było after. Nie widać, to jest trochę takie niefajne, że trzeba to jak na dół dawać. After startup, dobrze, tu mamy wszystko, co nie mamy, klapy nie mamy do startu. Stawmy sobie klapy na 15. Tak sobie też podaliśmy tutaj w CDU, żeby to było 15, więc tego się trzymamy. Dla przypomnienia podaliśmy to sobie tutaj w takeoff, mamy flaps 15. Tak, takeoff, flaps 15, dobra. I możemy stroby wyłączyć, więc wyłączmy stroby. Możemy włączyć światła taxi, to pewnie będzie teraz dalej. Taxi out, tak. Taxi włączone, nawy włączone. I transponder ustawiony prawidłowo. Dobrze, dokołujmy teraz sobie do tutaj naszego pasa 30. Aha, ja chyba nie odpiąłem. Nie odpiąłem pushbacka oczywiście, tak. Tego nie było na checkliście chyba teraz, a było na checkliście, żeby wpiąć, a nie było, żeby odpiąć. Tak, przy okazji tak się też prezentuje dodatkowe lotnisko we Wrocławiu. Trzeba je sobie dodatkowo pobrać, ściągnąć i
tutaj wrzucić jako custom scenery. W opisie zostawię wam linka też do tej scenerii lotniska we Wrocławiu, jako że chyba jest to jedyne, jakie znalazłem lotnisko we Wrocławiu, żeby tutaj były te terminale. Troszkę jest stare, widać, że już drzewa są takie, tak, tekstura oldschoolowa, tu już mamy dużo lepsze, dużo lepiej zrobione drzewa w oryginalnym Flight Gear. Tutaj z dodatku te drzewa są, no takie już średnio to wygląda. I lecimy do Amsterdamu, przypominam. Także jesteśmy tutaj w barwach właśnie KLM. Tutaj co ciekawe, podczas kołowania piloci mają jeszcze zamontowane specjalne kamery, dzięki którym mogą tutaj, kamera jest zamontowana na stateczniku poziomym, w sumie dwie kamery z lewej i z prawej strony, żeby mieć podgląd. Ta kamera tutaj pokazuje lewe podwozie, jak i prawe podwozie tylne. Oraz jest jeszcze kamera trzecia, która pokazuje podwozie przednie, co po prostu ułatwia kołowanie, dlatego że ten samolot jest olbrzymi. I na przykład taki manewr, jak zawrócić na pasie startowym, no jest ciężki do wykonania. Dlatego można tutaj posiłkować się kamerami, to znaczy można w prawdziwym samolocie, można tutaj we Flight Gear niestety. Aż tak dokładnie ten samolot nie jest oddany, żebyśmy mieli takie rzeczy. Tu przy okazji mógłbym sobie nastawić prędkość 250. Dobra. Troszkę przyhamujemy i przetestujemy hamulce. Hamulce działały. No tu bardziej trzeba podjechać do przodu, ok. Dobrze, to już widzimy, że nam się zmieniło menu, mamy ready for departure, ale ja zanim sobie dam to ready, to jeszcze zrobimy sobie checklistę przedstartową. Mamy tak, before takeoff, ok. Mamy teraz transponder. Tutaj ustawić na tą pozycję ostatnią. Światła kabinowe off. Stroby włączamy. Nie wiem, czemu to okienko mi się przesunęło. Stroby są on. Światła lądowania są. I taxi możemy wyłączyć. Autobrake'i w reject takeoff, czyli... Ops, nie w tą stronę. Co jest? Nie da się ustawić? A jest, dobrze. Teraz jest reject takeoff, czyli zaniechanie startu, czyli samolot będzie nam hamować. Jeżeli zaniechamy rozpędu, czyli przepustnicę damy w idle, to automatycznie załączą się hamulce kół. I uzbroić tak automatyczną przepustnicę, czyli tutaj mamy dwa przełączniki dla lewego silnika i prawego silnika. Jest automatyczna przepustnica uzbrojona. Dalej mamy after takeoff. Możemy sobie przeczytać, co trzeba zrobić. Tak, pozytywne wzbijanie, tak, sprawdzamy, czy się wzbijamy. Później podnosimy podwozie, chowamy klapy, spoilery schowane. Parametry silnika sprawdzamy. Włączamy autopilota do wzbijania. I ustawiamy moc do wzbijania, tak, czyli odciągamy trochę ciąg, bo przy starcie ciąg dajemy na maksa. Ja i tak startuję ze zredukowanym ciągiem, będę startował, więc
tutaj akurat nie mam chyba informacji, będą być w procentach, jaki będę miał ciąg, ale dobra, coś około 90% chyba będę miał. Okej, okay, autopilot, tak, i utrzymanie prędkości, światła, jak wymagano i tak dalej, dobra. Także dajmy teraz ready for departure. Dobrze, mamy line up and wait, czyli możemy wjechać na pas i tam czekać. No ale już mamy clear for takeoff, więc w zasadzie możemy startować. Okej, 8000 stóp zostało. Dobrze, mamy 10 tysięcy, możemy się zbierać na 10 tysięcy. To myślę, że możemy zamknąć. Szybkie spojrzenie, wszystko jest ok, wygląda ok, klapy są. No to rozpędzamy. Możemy sobie włączyć już sobie LNAV. Dobrze, mamy pełną moc, czyli 98%. Dobrze, mamy już rotate. O, mam samolot na pasie. Tutaj niestety kontrola lotów popełnia takie rzeczy. Dobra, podwozie w górę. Jesteśmy na wzbijaniu. Klapy. Ops, nie w tą stronę. Na 3400 na razie mamy. Za ostro się wzbijam. Dobrze, włączmy teraz przepustnicę automatyczną, autopilota. No ja od razu lecę na 10, tam mi mówiono, że mam chyba trzymać 3400, ale nie będę tego słuchał. Polecimy od razu na dyszkę. Tak, podwozie schowane, klapy w górze. Mamy utrzymywanie prędkości, utrzymywanie LNAV. I vertical speed 4. 1700, trochę dużo, ale jest ok, mamy tam 15 stopni wznoszenia. Tak, autobrake'i poszły na off. No i widzimy, autopilot trzyma nam teraz tutaj, tak, LNAV trzyma nam odpowiedni kurs wedle tutaj wytyczonej ścieżki poprzez poszczególne punkty, jakie sobie dodaliśmy w planie lotu. No, odgłosy są ciekawe, tutaj straszna syrena wyje, tutaj nie wyje. Okej, zbliżamy się do 10 tysięcy.
Ja już też mogę się przyłączyć na standardową tutaj atmosferę. Tam była przy 8000, mogę już to zrobić. W sumie powinienem. Także wzbijam się dalej. Wyjdziemy teraz. Niech będzie 20 tysięcy. Ok, jest 20 tysięcy i dajemy tutaj flight level change. I samolot powinien tutaj sam teraz tak utrzymywać odpowiednie wzbijanie się. No latałem już na przykład w Microsoft Flight Simulator na Boeingu, tam jest 747. No to strasznie działa, tutaj działa to znacznie lepiej, to utrzymywanie prędkości pionowej. Tam w Microsoft są straszne bugi z tym związane. I teraz właśnie tak się omawiałem, czy ten przycisk zadziała, ale działa bez zarzutu. Dobra. W sumie mógłbym go rozpędzić już bardziej. Jesteśmy ponad 10 tysięcy, więc jedziemy szybciej. Dajmy na razie 300. I możemy też wyłączyć światła lądowania. Włączę logo, bo będzie się ściemiać. Okej, mamy jakiś manewr, tak, tutaj wykręciliśmy troszkę w prawo. Ups, jakiś skok był duży, ale dobra. Oj, sceneria mi się nie zdąży, doładowuje mi się zbyt wolno. Ale lecę teraz na przyspieszonym czasie czterokrotnie, co też pewnie skutkuje tym, że sceneria nie potrafi mi się zdążyć doładować. Ok, ładnie tutaj wchodzimy w zakręty. No i dajmy, wzbijmy się jeszcze wyżej na 32 tysiące. Nasza wysokość przelotowa. Dobra i flight level change i wzbijamy. Tutaj miałem sprawdzić w... Co ja tu miałem sprawdzić? Czy mamy tutaj inne strony? No to był tu takeoff, tak. Takeoff tu była chyba druga strona. A, to było chyba w VNAV. Okej. Okay. Nie, tu nie mamy innych stron, jest tylko jedna strona dla climb, nie mamy dla cruise i
Descent. No ale cóż, tak, ten samolot jest zrobiony. Nie wszystko jest tutaj dobrze odzwierciedlone. Możemy zobaczyć na mapie już, gdzie jesteśmy. Zasuwamy dosyć szybko. 4 razy szybciej. Myślę też, że możemy tutaj dać ludziom, że mogą sobie odpiąć pasy. Ale niech będzie na auto, czyli w razie czego turbulencji, to tutaj samo się nam to włączy. Ok, wyrównaliśmy na 32 tysiące, więc jesteśmy już na naszej wysokości przelotowej. Zobaczmy sobie to urządzonko, tak? Tutaj mamy takie elektroniczne takie urządzenie dla pilotów z różnymi tutaj użytecznymi narzędziami. Tu było na przykład coś, co chciałem sprawdzić, Descent Rate Calculator. Czyli jak będziemy podchodzili do zniżania, tu możemy się dowiedzieć. Dobrze, musimy tak, mamy naszą wysokość, to będzie, jak to się zaznacza, dobra, tu klikamy, żeby to zaznaczyć i dajemy, że jesteśmy na 32 tysiącach, ok. Prędkość, z jaką lecimy, tylko że to jest ground speed oczywiście, żeby to było nie względem powietrza, ale względem ziemi, czyli mamy nasz ground speed 483. 483. Aha, i tu mamy target, czyli na jaką wysokość chcemy zejść. Tu mamy 3000, myślę, że to będzie ok. I na jaką prędkość, ok, niech będzie 200. Aha, i tu mamy, że jeżeli damy sobie dystans do naszego tak celu zniżania, to jeżeli dystans jest 50 mil morskich, to musimy się zniżać z prędkością 3301 stóp na minutę. Myślę, że to jest dosyć dużo. Zwiększmy dystans. Niech będzie nawet 100. Ok, jest 1600. Może 90. Zda się to jeszcze pisać. Ok, tak było mniej więcej najlepiej chyba. Zniżanie 1833 stóp na minutę, czyli 900 mil morskich przed końcem naszej trasy. Tu już widzimy, jak szybko pokonujemy trasę. Jesteśmy prawie w połowie. Dobrze, wróćmy z czasem na upływ normalny. Dobrze, za duże zbliżenie. Ok, do następnego punktu będziemy mieli aż 150 mil morskich. Dalej już 0, bo to będzie ten sam punkt. 34, 16, 28. Tu już bliziutko.
No okej, okay. Gdzieś w pobliżu właśnie tego punktu rozpoczniemy sobie zniżanie. No, okej. Okay. Tutaj mamy range dosyć bliski. Ok, oddalmy to sobie. Tak, jeszcze czas, więc czas do przodu, żeby też nie przedłużać tutaj nagrania. No, flight controls moglibyśmy sobie jeszcze sprawdzić przed startem, tego nie zrobiłem. Ale tutaj mamy właśnie odzwierciedlenie wszelkiego usterzenia w samolocie. Paliwo tutaj nam schodzi. I tu jest dostępny tylko engine, czyli silniki. Te też przełączniki nie działają, tu by można było sobie te ekrany ICAM przenosić do tutaj na lewą stronę albo tu na prawą. Ups, ok. No to też wielkim minusem dla mnie tego flight geara jest to, że przy przyspieszonym czasie ilość klatek drastycznie spada, w tej chwili nawet do jednej klatki na sekundę. Co prawda jest jeszcze to w miarę responsywne, ale no to jest bardzo niefajne. Kiedyś wiem, że tego i tak nie było. W starszych wersjach to przyspieszenie czasu no po prostu te klatki tak mocno nie spadały. To w zasadzie nie ma znaczenia, jaką macie kartę graficzną, jaki macie sprzęt. To zawsze tak będziecie mieli, to jest właśnie niefajne. I tu mamy dystans 106 mil morskich do kolejnego punktu. Tutaj już gdzieś w pobliżu będziemy musieli rozpocząć zniżanie, żeby też o tym pamiętać, żeby tutaj no zdążyć zejść na te 3000, żeby przechwycić ILS-a. Dajmy upływ dwa razy i chciałem zobaczyć sobie mapę mniej więcej, gdzie się teraz znajdujemy. Mamy mapę Canvas, tu mamy OpenStreetMap i możemy sobie zobaczyć naszą pozycję. Nad Niemcami w tej chwili. Nie widać pozycji samolotu ani tej rysowanej linii, nie wiem czemu, no ale czasami takie bugi tu są. Tu jest inny ruch, dobra. Jest flight history, o, to jest to, co powinno zostawiać ślad. Ale nie zostawia niestety. Transparent. Ok, transparent wyłącza. Coś jest. O, teraz widać ślad. I naszą trasę, po której lecimy. No więc w sumie tutaj nad tym punktem będziemy. Tu już przy granicy holenderskiej. Dobra. Mamy pogodę, ale nie mamy chyba radaru pogodowego w tym samolocie. Waypoint, lotniska, różne dane, pozycja, terrain też nam raczej nie pokaże. Tak, możemy to sobie to wynieść na okienko. Podgląd planu lotu. Czy 50
mil morskich do punktu, ok. Oliwko nam schodzi, to może nie jest zbyt ekonomiczny przelot. Tu mamy ograniczenia wysokości 7000. Tu nie widzę, bo mam za duże oddalenie, ale dobra, też nie będę widział. Można się posłużyć jeszcze tutaj autopilot, planowanie lotu. Tak, tu mamy 7000, później znowu mamy 7000. Tu mamy 4000. Więc mógłbym najpierw schodzić oczywiście na 7000, żeby nie przekroczyć tego punktu, tak, tego ograniczenia wysokości. Zacznijmy kręcić, bo to trochę potrwa, samo kręcenie gałką. Na 7000. Okej, dajmy vertical speed teraz i dajmy minus 1800. W sumie mógłbym zbić prędkość, bo to mógłbym się niebezpiecznie rozpędzić. Przy zniżaniu, dobra, dajmy 270. No ale wyhamowuje, to jest dobrze. Zobaczmy sobie pogodę w Amsterdamie. Wybierz lotnisko. To jest Kotikao z Amsterdamu. Szukaj, mamy Schiphol. I tu mamy nasz metar w Amsterdamie. Wiatr 5 węzłów, 150 kierunek. Dużo różnych tutaj chmur. Nie jestem w stanie do końca tego wszystkiego też rozszyfrować. Czy mamy ciśnienie? Tu jest 1009. No, może być deszczowo. Punkt rosy równy tak, temperaturze. RN to by oznaczał deszcz. Ale tu chyba nie mamy RN. Już dotarłem do tego punktu, tak, już dotarłem dosyć szybko. Może troszkę zwiększę to zniżanie. No i Q&A 1009, to jest ważne, żeby sobie 1009 ustawić. O, trafik. Fajnie działa nam właśnie tutaj system ostrzegania o ruchu. Ale gdzieś ten trafik? No, coś tu leci rzeczywiście. Ale wygląda bezpiecznie, przeleci tam za nami. Tak, lądujemy tak jak już to zrobiłem w poprzednim odcinku, skonfigurowałem już sobie radio i tutaj radionawigację na ILS-a
na pas to był 18 prawy, jak dobrze pamiętam. Tak, mam 108,3 kurs, ok. I 110,10. Upewnijmy się jeszcze. Szkoda, że nie pamięta ostatniego szukanego lotniska, tylko trzeba za każdym razem to wpisywać. 18 prawy, 110,10, tak. 183 stopnie na kurs na oś pasa. I zbliżamy się tutaj do naszego punktu, gdzie rozpoczyna się nasza procedura podejścia do lądowania, czy nasz star, który sobie też wybraliśmy w poprzednim odcinku. Może to sobie przybliżę teraz to bardziej, ok. Dobrze, tutaj zniżanie wygląda dobrze. Może wrócę do 1800. Ja mam czas chyba razy 2. Tak, teraz mamy razy 4. No i w sumie możemy dać tu pasażerom zapiąć pasy. No, jest tu trochę chmurek. W sumie nie zwróciłem uwagi na widoczność w Amsterdamie. Jeszcze raz metar. Widoczność to będzie to 1100 metrów. Czyli mamy troszkę ograniczoną widoczność. Tak, tu mamy 7000 punkt. To będzie kolejny na 7000, więc będziemy trzymali 7000. Niedługo osiągniemy ten pułap. Tu już mamy prawie poniżej dyszki, więc włączymy światła lądowania. Ok, przejdźmy też na ciśnienie lokalne QNH. Tu było 1009. Muszę to odklikać najpierw, ok. Jest 1009 hektopaskala. Tutaj już też za szybko lecę, powinienem zwolnić do co najmniej 250 węzłów. Powinienem to zrobić przed osiągnięciem 10 tysięcy. Ok, mamy 7000. No i teraz możemy sobie utrzymywać do jeszcze kolejnego punktu. Później możemy zejść na 4000. Tu mamy chyba 3400. Mogę to jeszcze sobie przybliżyć, ale to muszę bliżej podlecieć. Ale tak, jest 3400, ok. Dobrze, przyspieszmy tutaj sobie czas. Mamy tutaj dosyć
Sporo jest, 16 mil morskich. Chyba samolot przed nami. No i rzeczywiście widoczność jest ograniczona. Mamy tą mgiełkę dosyć blisko. Tower view. Chase view without. Ja. Key. Flyby view. Okay, zbliżamy się do naszego właśnie punktu. Już zakręcamy, ok. I tu kolejny punkt, gdzie trzymamy 7000. Jest restrykcja, więc jeszcze nie zniżamy. Ale zaraz go miniemy, będziemy mogli zniżać do 4000, ok. No i możemy zniżać do 4, więc zróbmy to. Tu dajmy w zmianę poziomu lotu. Tu nie mamy chyba ograniczeń prędkości, ale mimo wszystko zejdźmy już trochę z tą prędkością niżej. Dajmy 230. Bo tu już będziemy przechwytywali ILS-a, więc jesteśmy całkiem blisko. Zastanawiam się, czy tutaj da się połączyć z wieżą. Jest. Request approach. Nie wiem, czy już ILS nie trzeba dać. Dobrze, będzie 4 zaraz przechwycone. Jak to? Aha. Było 119. O raju, nie mam request na przelot przez przestrzeń powietrzną.
W sumie musiałem się cofnąć chyba tutaj i zrobić clear for... Tu wejdźmy na 3400. Tak, teraz jestem w przestrzeni powietrznej zatwierdzony. Mogę się znowu przyłączyć na wieżę i damy request ILS od razu, bo już jestem blisko. Dobra, klapy mogą iść w dół. Dobrze, dostaję trochę inne tutaj namiary. Ale dobrze, olejmy to. Wyląduję już na 18. Dobra, klapy 15. No i tu jesteśmy już prawie na prostej, ostatniej prostej będziemy, zaraz po kolejnym zakręcie. No w sumie tu mamy to okienko, więc... będziemy mogli się przyłączyć na utrzymywanie lokalizera. To będzie ten przycisk, a tu będzie approach. Mamy już też ścieżkę schodzenia pokazaną. Dobra, klapy dalej. Jesteśmy już blisko ścieżki. Także włączam już approach. Ok, wykręcam jeszcze w lewo, bo tutaj lokalizer mam z lewej strony, ale zaraz będzie uciekał w prawo, więc będzie ok. Tutaj glide slope przechwycony, czyli rąbik będzie się utrzymywał w centralnej pozycji. Klapy pełne, dajmy tutaj autobrejki, troszkę sobie dajmy siły. Tutaj zmniejszmy prędkość. Ok, 140 na razie będzie ok. No, widoczność ograniczona, nie widać pasa. Wysuniemy podwozie. Mamy światło lądowania włączone. Dajmy jeszcze te światła runway. Tu się może też przyłączyć na widok ILS. To chyba będzie to, tak? Approach. Ok, tu bypass. Czy nie, jeszcze nie chyba. To są jakieś budynki. A tu jest pas dopiero. Ok. Wyłaniają się światła zza chmur. W sumie można tym samolotem też wykonać autoland, czyli w zasadzie zostawiając go w tej konfiguracji jak teraz, powinien też wylądować automatycznie. No, jeszcze większa mgła mi się chyba tu zrobiła. Z pasa nie widać, ale tu jest już chyba coś. Nie. No, w Amsterdamie jednak z ILS-em dobrze lądować. Tutaj często jest mgliście.
Jeszcze nie widać pasa. Na ścieżce jesteśmy prawidłowo. 1000. Ale tu będzie próg pasa. Ok, jest światło naprowadzające. Tak jest. Zejdźmy trochę jeszcze z prędkością. No, akurat coś startuje. Tak, nie dostałem pozwolenia na lądowanie, ale tutaj flight gear i tak to olewa. Dobrze, pas zasięgu widoku wyłącza autopilota. Automatyczny ciąg też do wyłączenia. Ok, i siedzimy. A, no tutaj niefajna rzecz z Griffina, że jak nie dostaliśmy pozwolenia na lądowanie, to nam wieża mówi, że się rozbijemy zaraz i żebyśmy ciągnęli do góry. I teraz będzie ciągle to nadawać. Trzeba by wyłączyć radio. No dobrze, to najpierw zjadę z pasa. Oho, ktoś startuje na mnie. No jesteśmy na drodze kołowania, więc dawno checklisty nie robiłem. No nie, no to radio ja zmienię, bo coś tutaj nie będziemy tego słuchać, ok? Tego ciągłego pull-up. No, teraz będzie, że radio musi... Dobra. Checklista. Co my tu mamy? Jesteśmy after descent. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy. Final check. No, nie ma tutaj ten after landing. Jest go around. A, dobra, jest taxi. Tak, czyli robimy sobie klapy w górę. Więc tutaj ja użyję skrótów klawiszowych. Klapy w górę. Spoilery są, no w sumie nie używałem tutaj spoilerów, ale są w dole. Autobrake'i off. W sumie teraz są off. Trimsy, tak, czyli trymowanie tutaj w pozycjach neutralnych. No radera nie ruszałem, a tutaj, jeżeli chodzi o, no w sumie, dobra, jest, o, było neutral, jeszcze mi się przesuwa, no przestań już, dobra, o, jest neutral, dobra, dobra, zostawmy to i tutaj transponder dajemy sobie w tą pozycję, ok. Światło lądowania do wyłączenia. Można włączyć taxi, stroby, off. Autopilot jest off. Tutaj ten przełącznik można podnieść. I automatyczna przepustnica rozbrojona. Ups, jest. Fly Director off. Ok, go nawet nie włączyłem sobie.
Jest, był cały czas off APU. Możemy, tak, wystartujmy sobie APU. OK. Światła tutaj, kabiny. Włączyli mi to już przyciskiem. W sumie, jeżeli chodzi tutaj o kołowanie, czy ja mogę dostać jakąś informację? Gdzie kołować? Chyba nie. Zobaczmy gdzieś tam. Pokołujmy sobie. Dobra, troszkę za bardzo ciągnąłem do przodu. No, mamy zachód słońca. Ciekawie słońce to wygląda. Nie mam pojęcia, gdzie mam kołować, ale chyba gdzieś tu w lewo. Tam są jeszcze pasy. Tak, tu mamy pas startowy i jest używany, ale dobra, ja tutaj sobie przejadę. Dobrze, pełno tu samolotów. Wow, za bardzo w lewo. Sobie zjadę, bo tam kołują. Dobra. Chyba widzę tam terminale będą, dobra. Gdzieś tam w lewo trzeba się udać. Okej, to tutaj sobie wykołujemy w prawo, gdzieś tam się zatrzymam przy którejś bramce i jedziemy na czołówkę. Dobra, ja uciekam. I tu sobie w lewo zjedziemy i tyle. Ups. Dobra. Zaciągnijmy tutaj hamulec postojowy. Zobaczmy sobie checklistę tutaj parkingową. Czy coś tu jest? Parking. Taxi light off. Jest off. Parking brake już zrobiłem. Tak, tutaj pozwolenie na zatrzymanie, nie będę tego robił. Fuel control switch off. Seatbelts i no smoking na off. Ludziki mogą się pakować i wychodzić. No ciekawe, mogą palić. Beacon light off. Tutaj tak, zewnętrzne źródło zasilania, podepnijmy sobie. I mamy dostępne. Jest zrobione. Anti-ice off. Tylko czy tu chodzi? Dobra, pomóżmy sobie
HLP, o które NTX chodzi tutaj. Dobra, bo były na auto. Pompy paliwowe na off. Tu są pompy paliwowe. A te były off chyba, dobra. Tu lewa nam chodzi, bo APU nam działa, dobra. Hydraulika na off. Tutaj centralna. Prawa, lewa. I jeszcze te pomocnicze, te jeszcze podać na off. Window heat off. Tutaj mamy podgrzewanie szyb, wyłączamy. D-rule off. Emergency lights off, ale to chyba nie jest operatywne, więc nie możemy tego zrobić. Tutaj ustawienie radia, ok. Światła zewnętrzne, wszystkie na off. Tutaj wyłączmy ten marker. APU na off. No tak, bo mamy external power, więc możemy też wyłączyć. I transponder na standby. Jest na standby. No i wykonane wedle checklisty tutaj we FlightGear. No te checklisty są całkiem spoko, są dosyć rozbudowane. Na pewno dużo lepsze niż było to w Airbusie. No ale niestety ten samolot kuleje pod innymi względami. Nie ma na przykład dobrze tutaj rozbudowanego CDU. Nie można tu wprowadzić planu lotu. No za to ma tutaj właśnie ten tablecik pomocniczy z różnymi opcjami, co też pokazywałem w bodajże pierwszym może odcinku. No nie będę już tutaj się podłączał z zewnętrznymi rzeczami. Chociaż ciekaw jestem, czy ten rękaw działa. Nie, tutaj akurat jest to atrapa statyczna, szkoda. No i dotarliśmy do Amsterdamu. Tutaj był komentarz pod chyba jakimś tam jednym z ostatnich moich filmów co do tego samolotu Boeing 777, że on nie trzymał autopilota, nie potrafi trzymać autopilota, czy tam autopilot nie potrafi trzymać ścieżki zadanej lotu. Ja wedle planu lotu, no mi tutaj wszystko zadziałało, nie miałem żadnych problemów. Chociaż też nie używałem WinAV, nie wiem jak się WinAV zachował. Ale chyba jakoś może poprzez latanie w Microsoft Flight Simulator po prostu nie dotykać WinAV, więc jakoś tutaj nie przyszło mi do głowy, żeby to włączyć. Bo tam to było bardzo zabugowane, ale dobra, tutaj mogłoby działać. No w każdym bądź razie tak wygląda tutaj ten samolot w FlightGear. Całkiem dobrze zrobiony, jeden z lepszych tutaj samolotów oferowanych tutaj we FlightGear. Oczywiście są też samoloty i też lepiej zrobione pod innymi względami, ale tutaj, jeżeli chodzi o Boeinga 777, jest to całkiem fajny samolot, fajnie wzorowany, z wieloma też featureami tutaj dostępnymi. Także to wszystko w tym odcinku. Może jeszcze nakręcę już, jeżeli cokolwiek nakręcę w tym samolocie, to może jakieś jeszcze pełne przeloty, bez już fragmentacji na odcinki. Także to tyle w tym odcinku i dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć Wam.